Cześć, witam w kolejnym odcinku z Kaiserreicha i tym razem zagramy sobie Liberią, ponieważ Liberia jest oczywiście najbardziej rozwiniętym krajem na Kaiserreichu. Jest tak rozwiniętym, że mamy 15 manpowera i możemy budować, a nie, nawet cywilki nie możemy budować, możemy budować infrastrukturę. Ale za to ile możemy tę infrastrukturę budować? Liberia ma swoje własne drzewko. Wow. Trzeba będzie wytrenować nasze liberyjskie wojsko. A my jesteśmy w ogóle papetem USA. Ta Liberia jakaś introdukcyjna. Kto by to czytał? Znaczy fajnie, że to piszą, ale to nie zmienia faktu, że tego nikt nie czytał. Mam takie wrażenie. Da, możemy zrobić syndykalistyczną Liberię. Możemy zrobić konserwatystyczną Liberię, jakąś liberalną. Kto w ogóle pod liberał gra, albo konserwatystów w tej grze? Okej, bo pod jakichś narodowych populistów, cokolwiek to znaczy. Co my nawet Black Monday dostaliśmy? Dlaczego? My nie mamy gospodarki, nie da się rozwalić czegoś, co nie istnieje. Nie wiem, czy nie pójść pod syndykalistyczną Liberię. To jest już takie spaczenie. Ale my jeszcze mamy. O, mamy Mauzoleja, czekaj. Czy mamy Mauzoleja? Tak, mamy Mauzoleja. A w komunie francuskiej mamy ulanego rewolucjonista. Ale fajnie. Znaczy, no, dla świata niezbyt fajnie, ale. Dla naszej gry tak. Tego celu by Metz nie zaaprobował. Dlaczego nas tak agresywnie okrążają Francuzi? Robią jakieś ćwiczenia wojskowe na naszej granicy. Liberia to jeden z tych krajów, który nie może prowokować, bo wszystkie swoje prowincje są granicznymi, więc nie może jakby trenować wewnątrz kraju, co oznacza, że nigdy nikogo nie prowokuje. No bo nigdy nie może stać na granicy wroga, bo tylko może stać na granicy wroga, rozumiecie? O, możemy albo prosić tam o pomoc, albo być Czad Liberią i pójdziemy drogę być Czad Liberią. O, amerykańska wojna atomowa. Możemy ich wywalić u Amerykanów. Nas. W sensie nie być już wasalem. Dobra, myślę, że możemy zrobić te dwa bardzo ciekawe cele. Mobilizate the Grind Coast i dostajemy trochę manpowera. I nie wiem, czy potem lecimy od razu w syndykalizm, czy może zaczynamy Star of Africa. Dostajemy tam claimy i się będziemy mogli tą Francję kolonialną wbijać, tylko że ona jest w Entencie i nie chce się Liberią desantować na Kanadę, wszystko ma swoje granice. Mobilizowaliśmy już wszystkich panów, których się dam. Spróbujemy tutaj ich dorekrutować. Dość sporo. Mamy już 5 dywizji, więc możemy tak naprawdę zacząć robić to Star of Africa. Tak, i chyba to zaczniemy robić. Zobaczymy, co to da. Okej, zrobiliśmy to i to w sumie na razie nic nie zmienia, bo no, nie jesteśmy w sile, żeby się bić z francuską republiką. Nasz PTN rozjechał, więc nie wiem w sumie, w co pójść. Czy tutaj w zwykłą demokratyczną Liberię, czy w syndykalistyczną Liberię. O, my możemy zrobić Red Liberia. O, w ogóle jak ten pan wygląda. Piękne są obrazy w tej grze. Okej, myślę, że to jest moment ryzykowania i usprawiedliwienia naszej inwazji na Ivory Coast. O, ale to będzie strasznie się bić w tych dżunglach afrykańskich. O. Dobra, komuna tam francuska wypowiedziała wojnę Reichspaktowi. O, na dwa fronty jeszcze leci, bo Hiszpania jest w Reichspakcie. To znaczy, że zaraz Ententa do wojny wejdzie. Nie wiemy już dosłownie, co budować w tej Liberii. Możemy tylko pociągi budować dookoła własnej osi. Dobra, już wypowiedź tą wojnę i może. Mam taką ochotę po prostu kończyć tą grę Liberią. Po czym, no, zaatakujcie i już skończy moje istnienie. O, my nawet wygrywamy. Dobra, leci od razu Extensive Conscription. O, trochę porekrutujemy jednostek. Tutaj zaczynamy przegrywać, bo Francuzi force attack włączyli. Dobra, ale my się możemy wycofać na te dwa bunkry de facto i tutaj się po prostu bronić. Ja zobaczymy, czy uda nam się na tych dwóch prowincjach wypalić Francuzów. Wątpię. Mamy kolejne trzy dywizje, więc może jednak się uda na tej stolicy wytrzymać. Może będzie jakiś jeszcze buncik czy coś. Ej, co, dlaczego Francuzi z frontu mi wychodzą? Dlaczego mam bonus za dziwne to wszystko. Tak, możemy tutaj spróbować okrążyć kanadyjski tych siły ekspedycyjne i jakichś Francuzików też. O nie, odbili tą prowincję, nie będzie kociołka niestety. Chyba, że ty szybko tu pójdziesz. Możesz jakoś kolejami pójść, coś? Okazuje się, że możesz. Ciekawe jakim. Ciekawe, czy lepszym niż PKP. Pewnie tak, bo gorszym się nie da.
No, chociaż nie, to w sumie to hiszpańskie RNF może konkurować z nimi. Prowadzimy ofensywę na Francuzów w tym dżungli. O, Francuzi powiedzieli wojnę tej komunie francuskiej, więc może to pomóc. Wiecie co, zaczniemy budować chyba bunkry tutaj wszędzie. To będzie linia Liberyjczyka. A, idziemy do dwóch prowincji obrony znowu. Ale Czad jest ta komuna francuska i ta Brytania z Mauzolejem już... Widzicie, co się z Niemcami dzieje, jaka Norwegia tutaj dominują. W ogóle zrobienie, nie wiem, jakiś podział tutaj Skandynawii syndykalistyczny, a my w międzyczasie robimy naszą wojnę podziemną i państwo podziemne w Liberii. O, Wielka Bitwa, naszą stolicę. Powinniśmy raczej obronić naszą stolicę. Jakby co, zawsze możemy posiłki wysyłać. Oni, Francuzi u nas już... Uff! Aha, no to skończyły się nasze przygody liberyjskie, bo nie zdążyły posiłki dojść. Ajajaj, ajajaj, no cóż, przynajmniej próbowałam, okej? Okay? Liberię w hoju grać. W ogóle kto to jest jakiś Tito dziwny w Serbii? Serbię pod syndykalizm. Jeszcze oni drzewo takie mają.